jesteśmy. Można tak powiedzieć, obojga narodów Jagiełło w Unii z księstwem litewskim, z Witoldem, dokonali wspaniałego dzieła, pogromili krzyżaków tu właśnie na polach Grunwaldu, także dziękuję ekscelencji, dziękuję stowarzyszeniu, bo inicjatorami byliście tutaj od lat, efekt jest wspaniały, myślę, że to jest godna pamiątka historii i faktu potęgi polsko-litewskiej w tamtych czasach, a myślę, że na dzisiejsze nasze dobre stosunki też przypomina, że naród litewski, naród polski w obrębie europejskim ma wiele do wspólnego, do zrobienia, do działania. Także serdecznie dziękuję, serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ambasadorze, może do zdjęcia pod kamień wspólny panów byśmy poprosili. Tylko podziękuję trochę. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo, że po pierwsze, że przyjechaliście, ale co najpierw chcę powiedzieć, że dziękuję za to wsparcie, które otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego, od gminy, a też od Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej. Pracowali bardzo ściśle w ciągu tych ostatnich 3 lat, żeby ten prezent od narodu litewskiego, narodowi polskiemu, stał tu symbolicznie na polu Grunwaldzkim. I to na pewno, że organizacje społeczne były poza tą inicjatywą, żeby zaprezentować ten pamiętnik dla Polski. Ja myślę, że to jest bardzo ważne podkreślić, że to jest inicjatywa społeczna. Pieniądze, na które powstał ten kamień, są społeczne. Zbierane przez całą Litwę, przez naród litewski. I to jeszcze ważniejsze jest, że to stoi w takim symbolicznym miejscu na polu Grunwaldzkim. Dziękuję bardzo wszystkim, które pomogli. Starosta, proszę. Mieścimy się, proszę. Ja pozwolę sobie koło szefa. Ja też proszę, miło.